Jak powiedziałeś, punktem zapalnym i inspiracją do całego filmu było to, że ja zupełnie przypadkowo trafiłem na tę sprawę, która wydarzyła się w latach 90. No i to jest gdzieś tam ta końcówka filmu. Tyle, że no, ominęliśmy kilka szczegółów, które po prostu to byłoby już, wydaje mi się, niepoczytalne umieszczać to. Te szczegóły, które tam się też wydarzyły. I potem jak trafiłem na tę historię, no to faktycznie wydawało mi się, że na większość rzeczy już gdzieś tam jestem jakoś odporny albo obojętny w tym natłoku informacji, czy też filmów, czy ogólnie przemocy, która nas otacza. Ale okazało się, że są jeszcze takie sprawy, obok których nie mogłem przejść obojętnie. I zacząłem dokumentować tę konkretną historię, a potem wspólnie z Mirellą zaczęliśmy dokumentować w ogóle tematykę zaburzeń zachowań, psychopatii. I no tutaj w dużej mierze oprócz literatury, no to przede wszystkim odbyliśmy spotkania z psychologami, z biegłymi sądowymi. No i tam niestety się okazało, że takich sytuacji jest więcej. Nie wszystkie oczywiście są takie drastyczne i nie wszystkie kończą się zbrodnią. Czasem jest to też oczywiście przemoc wobec zwierząt. I trochę jest tak, że to, co dociera do mediów, do TVN Uwaga, no to są takie pojedyncze przypadki. Ja do tamtego momentu myślałem, że to są właśnie takie pojedyncze przypadki jakichś świrów, którzy się trafiają raz na jakiś czas. No, okazuje się, że takich rzeczy, nie w sensie konkretnie takich, ale bliźniaczo podobnych, których wytłumaczenie jest jakoś ekstremalnie skomplikowane, a w niektórych przypadkach tego wytłumaczenia po prostu nie ma. Z takich rzeczy jest dużo, dużo więcej, a mówi się o tym stosunkowo niewiele. Dziękuję Ci. Mateuszu, wydaje mi się, że taka chyba najbardziej oddziałująca scena to jest oczywiście ta scena ostatnia, nie tylko dlatego, że oglądamy, co tam się dzieje, ale w związku z perspektywą, którą przyjęliście. Jak jest ustawiona kamera, to jak podglądamy właściwie te drastyczne, tragiczne wydarzenia na ekranie. Powiedz mi, czyim pomysłem było zainscenizowanie tego w taki właśnie sposób? Czy to razem dochodziliście do takich rozwiązań, czy jednak ty tutaj miałeś taki